wydarzyło. I z wyjątkiem właśnie majora Korączika, który się z nami umówił dwa lub trzy razy, wszyscy oni wycofywali się pod byle jakimi pretekstami. Po pierwszej rozmowie, która zwykle była dla nich niespodziewana, kolejne się nie odbywały. Zresztą w miarę pobytu naszego na miejscu zorientowaliśmy się, że ci, do których zamierzamy się udać, są uprzedzani o naszej możliwej wizycie. Jak Państwo później mogli zobaczyć już na filmie, nawet nie musieliśmy się przedstawiać, bo już wiedziano, że my jesteśmy dziennikarzami z Polski. Nawet były przypadki, że się nie odezwaliśmy, a już ten ktoś, kto otwierał nam drzwi, mówił, co ma do powiedzenia, w ogóle się nie upewniając, z kim ma do czynienia. My nie wszystkie tutaj oczywiście nasze próby dotarcia do rozmaitych osób pokazaliśmy, tylko takie przykładowe, z najbardziej, powiedzmy, wyrazistymi postaciami lub znaczącymi dla sprawy postaciami. Natomiast proszę mi wierzyć, że docieraliśmy do dziesiątek osób, próbowaliśmy docierać do dziesiątek osób. Na przykład w ogóle nie pokazaliśmy naszych prób dotarcia do oficjalnych, do oficjeli, do na przykład do gubernatora, do funkcjonariuszy państwa, do strażaków, którzy byli na miejscu. A na przykład, proszę bardzo, dwóch strażaków, którzy jako pierwsi dobiegli z punktu straży pożarnej, który jest ulokowany tuż przy lotnisku Siewierni, ale na zewnątrz, nie w środku, tylko na zewnątrz. Tak się akurat składa, że straż pożarna ma swoją siedzibę zaraz przy lotnisku. Więc dwóch z tych strażaków, którzy dobiegli pierwsi na miejsce, zostali odznaczeni przecież przez naszego prezydenta Komorowskiego. Jak się okazuje, rozmowa z tymi odznaczonymi przez prezydenta nie jest możliwa. My próbowaliśmy rozmawiać z nimi bezpośrednio, a także uzyskać zgodę na kontakt z nimi oficjalnie przez Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych, któremu to podlega Straż Pożarna w Rosji. I nie udało nam się. Ci strażacy byli od nas odcinani. Raz nawet zobaczyliśmy jednego z nich, ale przed nami uciekł, a potem został zamknięty przez swojego przełożonego gdzieś w jakiejś kanciapie. Więc to samo było z gubernatorem. Zupełnie rozmowa niemożliwa. Przez całe dwa tygodnie pobytu naszego w Rosji codziennie staraliśmy się o rozmowę z nim. Także wysyłając bumagi, czyli dokumenty oficjalne przez Warszawę drogą faksową z pieczęciami, bo przecież w Rosji wszystko się pieczęciami załatwia. I nie udało nam się porozmawiać z gubernatorem. Kiedyś próbowaliśmy po prostu wejść do siedziby gubernatora i jakąś taką metodą, że tak powiem, trochę na wydrę coś uzyskać. To i niestety też się nie udało. Także to wszystko pokazuje, proszę Państwa, jakie kłopoty mieliśmy na co dzień. I jeszcze raz podkreślam to, że już przyjęto wersję MAK jako obowiązującą i każdy kontakt z dziennikarzami był uznawany za próbę podważenia oficjalnej wersji, albo, tak jak powiedział nam jeden z rozmówców, próbę naruszenia dobrych relacji polsko-rosyjskich wręcz. Dziękuję bardzo, z czego wynika, że również w Rosji nie ma jeszcze ich rządu, bo jak będą mieli swój rząd, to będzie łatwiej. Proszę bardzo. Bardzo proszę, panie mecenasie, króciutkie pytanie. Pan mecenas poradzi sobie z mikrofonem. Oprócz podziękowania i wdzięczności dla pani redaktor za tą ogromną determinację w docieraniu do prawdy, mam takie pytanie krótkie, nieco ogólniejszej natury. Ja powtórzę pytanie pana. Króciutkie. Mianowicie, zginął naczelny dowódca sojusznika Stanów Zjednoczonych i wielu wyższych dowódców. Czy tutaj nie zachodzi przypadek felonii, to znaczy porzucenia sojusznika na placu bitwy? Czy niezależnie od wszystkich formalnych tutaj jakichś utrudnień nie powinno było być wystąpienie Stanów Zjednoczonych, ponieważ
Ja tu widzę bardzo konsekwentnie przeprowadzoną program rosyjski kompromitacji NATO. Pokazanie, że to właściwie jest niezwykle taki jakiś mało skuteczny sojusz wojskowy. Jeżeli tego typu zdarzenie nie spotkało się z ich jakąś właściwą reakcją. Ale tylko zmierzam do tego króciutko. Czy w tej sytuacji pani film z taką konsekwencją i z takim uporem dążący tę prawdę nie powinien być jak najszybciej w wersji angielskiej czy amerykańskiej, bo to się amerykańskie trochę różni od angielskiego, przedstawiony kongresowi jako skarga sojusznika NATO na bezczynność NATO w tak tragicznej sytuacji. My powinniśmy z ich strony mieć, naszym moim zdaniem, jakieś również próby włączenia się właśnie w zbadanie i w dojście do prawdy. Trudno się, żeby mała ekipa, bądź co bądź prywatnych ludzi, tam walczyła, gdzie powinno być absolutnie działanie ogromnego mocarstwa. Dziękuję. Myślę, że gdyby... Bardzo proszę o odpowiedź. Proszę Państwa, to nie jest moja wina, musimy opuścić salę. Proszę o odpowiedź. Panie mecenasie, pan mecenas zapytał, przepraszam panie mecenasie, pan mecenas zapytał o to, czy nie doszło do porzucenia sojusznika, między innymi przez Stany Zjednoczone, po tym jak zginęli najwyżsi dowódcy nasi w Smoleńsku. A także, czy nie należałoby zrobić wersji angielskiej filmu i przedstawić go jako dowód w tej sprawie. Tak, zgadzam się całkowicie, panie mecenasie. Przy czym chcę powiedzieć, że my mamy do czynienia ze zmową milczenia, która ma charakter ponadpaństwowy. I ta zmowa milczenia jest możliwa dlatego, że nasz rząd ani jednego kroku nie wykonał, żeby tę sytuację zmienić. Dlaczego, skoro nasz rząd nie domaga się wyjaśnienia okoliczności katastrofy, ma to robić za nas jakiś partner zachodni? Przecież tutaj my mówię jako elity władzy, doprowadziliśmy sami do takiej sytuacji. Pani Hillary Clinton ostatnio powiedziała, Polska nie jest dla Stanów Zjednoczonych problemem. Co to znaczy w języku dyplomacji? Że niczego się nie domaga. W zasadzie jest takim pionkiem na scenie międzynarodowej, można ją przedstawiać jak się chce i wszystko jest w porządku. Przecież Donaldowi Tuskowi wystarczy, że otrzyma order z rąk pani Merkel, Karola Wielkiego, a panu Komorowskiego wystarczy, że go Obama poklepie po plecach. I to jest wszystko. Proszę Państwa, zanim... Ja tylko chcę powiedzieć, że ostatnim akordem tej zmowy milczenia, o którą bardzo dbają, bardzo pielęgnują rozmaite wtyki rosyjskie, co tu dużo mówić, tak? Osoby, które reprezentują interesy Moskwy na Zachodzie, było to, co się stało z wystawą w Brukseli. No proszę Państwa, zaklejanie podpisów w Brukseli, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, który powinien na całą Europę, na cały świat promieniować wszystkimi tymi wartościami, które niesie za sobą demokracja, między innymi właśnie swobodą wypowiedzi, a także wolnością słowa, w siedzibie właśnie tego parlamentu doszło do najbardziej ohydnej cenzury, jaką można sobie wyobrazić. I to w dodatku w momencie, kiedy chwilę wcześniej była na przykład wystawa o Gagarinie, gdzie podpisy, jakby Państwo sobie postudiowali, jakie tam były, no to w ogóle Związek Radziecki był super, w ogóle nic się tam nie działo, świetna współpraca ze wszystkimi państwami była wtedy, zwłaszcza tymi sąsiadami i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nic historii, w ogóle scena europejska niczym się nie różniła od obecnej. A Gagarin to był taki międzynarodowy bohater. I jakoś tutaj nikogo ewidentne fałszerstwo historii nie bolało. I w wolnym tłumaczeniu, przepraszam najmocniej, na język polski, gdzie tak wolno oddycha człowiek, znaczy tak swobodnie, tak? Wiem,
Wiem, rozumiem. Za to mi się oberwie na pewno. Proszę Państwa, to nie jest moja złośliwość, po prostu tak jesteśmy umówieni z organizatorami. Ja myślę, że będzie można też jeszcze z Panią Anitą słowo. Proszę Państwa, dziękując, zapraszam na te obszary wolnego słowa, które są w Krakowie. Jutro do Nowej Huty, na osiedle Kalinowe, do Klubu Nowochódzkiego, na projekcję filmu Krzyż. 10 na mszę świętą na 17:30 do Archikatedry Wawelskiej i potem pod Krzyż, gdzie też będzie odrobina wolnego słowa. I 11 maja na ulicę Łobzowską do Art Klubu na spotkanie krakowskiego klubu. Proszę Państwa, o filmie pani Anity Gargas Jarosław Kaczyński, dziękując jej za ten film, powiedział, że po tym filmie będzie o wiele trudniej kłamać. To jest piękna recenzja. Proszę Państwa, dziękujemy pani bardzo serdecznie. Ja bardzo Państwu dziękuję. Brawa dla Państwa. Dziękuję.